Hello, Reapers! Nie widzieliście jeszcze filmiku, który był na początku filmu, przy odpaleniu. Więc obejrzyjcie! Witam Was serdecznie, Great Coyote. Kontynuujemy rozgrywkę w 4K HDR na PlayStation 5, mimo że gra jest na PlayStation 4. Redemption Reapers! Oto nasza pierwsza bohaterka. I oto horda zwana Mortem, bądź Mord zwany Hordą, który zaatakował świat i jesteśmy jedynym wybawieniem. Tak jest. Kontynuujemy w dzisiejszym trzecim odcinku, ruszamy. Zobaczymy, co przyniesie nam życie. Tu żeśmy upgrade'owali, co możemy. Cały czas jeszcze nie dostaliśmy, słuchajcie, oczywiście możliwości, żeby tutaj sprzedawać, kupować, wybierać. Blatter Preparations było już zrobione. Nie ma jeszcze upgrade i repair. Zmieniliśmy sobie, zobaczymy, jak ona sobie dalej poradzi. Jedziemy do trzeciego rozdziału. Dobrze jednak, że ta muzyka jest ciszej, bo odsłuchałem sobie, słuchajcie, to pierwsze dwa odcinki, które będą miały premierę we wtorek. Dziś jest niedziela wieczorem, nagrywam już trzeci, bo nie chcę, żeby one były za długie, także ruszamy. Oglądamy film. O, dołączy do nas łuczniczka, na to wygląda, bo był tu jakiś w zasadce. Łucznik. Tak jest, oczywiście. Poruczniku! Tak jest. Czyli kraj został już podbity, ale cały czas żyjemy. I dopóki oddychamy, nigdy się nie poddamy. W naszym gnieździe, czyli bazie, liczę. Anyway, you went to Mount Laos to investigate possible Mord activity, yes? Are you planning to enlighten us as to what you found? Gadaj, co odkryłeś. It wasn't good, I'll tell you that much. But the entire story will have to wait. We need to get back to tak, musimy się cofnąć do gniazda. A po drodze oczywiście oczyścić. Jest łucznik, czyli pierwsze jednostki się pojawią prawdopodobnie, które atakują na odległość. Ponieważ tu jest łucznik, słuchajcie. To tam też będą łucznicy. Na razie to Homeward Bound. Czyli tutaj taki ward, to było takie ostrzeżenie. Dobra, o, teraz jest ciekawiej. Ustawienie jest od razu tak, że nie można się tutaj ustawiać wcześniej, jak widzicie. Natomiast, co nam tutaj powie? Nie podoba mi się, że Mord jest tak blisko naszej siedziby. Bardzo szybko się poruszają i to tylko kwestia czasu, jak nas znajdą. Musimy uczynić ruch przed nimi. A, może nawet wybrać, że nie ma potrzeby, czyli można uciec, albo we take them down. Oczywiście, bierzemy to. Tak jest, Sara. Time to die, Mord. Socius to jest. O, Socius chce uciec, tak? Jednak nie możemy walczyć? A, czyli można wybrać dwie. Albo można uciec, słuchajcie. Albo można z wszystkimi wygrać. Ciekawe to jest. A, czyli szybko się przedostać. Okej. Czyli ciekawe to jest, słuchajcie, bardzo. Zobaczcie. Czyli musimy dojść tutaj, nie? Ale to wcale nie... No dobra, no nie musimy wszystkich zabijać, wiadomo, tych. Spójrzmy jeszcze, gdzie
No te Battlefieldy są fajne, nie? Gdzie tutaj możemy, tak, kto nam zagraża, jeżeli ten pójdzie, to tu, ale od tego to my uciekniemy. Dobra, natomiast tak, ten jest tu, ten jest, bo to jest Wretch, trzeci level, a to jest też Wretch, ale on jakiś ma dalszy zasięg. To zostawmy sobie go tutaj, dobra. Teraz zobaczmy, jest Sara. Tak jak mówiłem, jest Gen, czwarty level, jest Lo. No ale jeszcze ten nasz... A, nie mam nad nim kontroli, on będzie sam walczył, dobra. To zobaczmy Lu. Dokąd może dojść? To nie dojdzie tutaj. To też niedobrze. Nawet Sara nie dojdzie. Czy musimy tak zrobić, żeby ten nie doszedł? Czy musimy zrobić tak? Czekajcie, bo on tu, czyli tego weźmiemy sobie. Bo on tutaj tylko może zaatakować. Tego weźmiemy tu. I zrobimy defenda. Sara tak samo pójdzie wtedy tu. I zrobi też defenda. I mistrzu pójdzie tutaj i też zrobi defenda. Dobra, i teraz idzie wróg. Dobra, tutaj idzie tutaj Ancillary Face. O, dobry jest, za 6, nie? Ten 2, dobra, za 6. Teraz tak, wiemy, musimy zobaczyć, gdzie ten, dokąd może dojść. Tu go sobie zamarkujemy. Tego sobie na przykład odmarkujemy. Bo to już widzicie, jak, dokąd musimy dojść. A tu cholera, dużo ich jest. Będzie, że nawet bardzo dużo. To są prawdzie te rzeczy. Jest też River, 12 punktów, a tego nie było, Thornbow. Tego nie było, słuchajcie. Czyli się tutaj pojawiają pierwsi łucznicy. A to nie zaciekawiam. Oni mają 10 punktów. I jakie oni mają te? Dexterity 10, nie? Kurczę, nie za dobrze. No, łatwo nie będzie. Dobra, to Lu zrobi tu. Dobra, jedziesz. I teraz niech on się zdefenduje tutaj, nie? Dobra, Glenn. Glenn też nic nie zrobi, nie? Może zrobić w ten sposób, że po prostu zrobi defenda, jak podejdzie, nie? Sara? Tak, bo Sara tutaj podejdzie sobie. Ona może trade'ować, czyli ten, ale to jest dobre, nie? Oj, teraz Butterfly Sting, zobaczcie. I tu nie będzie miała nic, spróbujemy, czy trafi. Trafiła. I bez kontry. Świetnie! Sara, fajnie, że bez kontry to zrobiłaś. I więcej nie może nic zrobić, dobra. I jeszcze... O cholera, niedobrze to idzie. Dobra, za jeden. I mysnął sobie, czyli całkiem dobrze. Mysnął sobie i dostał jeszcze ładne kontrę za piątkę. A niestety za dwa, ale za piątkę dostał kontrę. Dobra, idzie grubas. On strzela! Ty, weź go za ty. Nawet go nie załatwił. To wcale nie jest takie pewne, kto. Najpierw bym zaczął chyba jednak od tego. Bo on ma na te dwa, nie? Czyli tu. Dawaj. Dobra, załatwiony grubas. Polek. Więc mamy co chcemy i Luf awansował, dobrze. Jak widzicie. I skill unlocked. Defend an engine to one time. Czyli może się jakby, tutaj zabronić. Dobra. Tu będzie przejście, ale nie, my tego nie zrobimy. My staniemy tutaj. I zrobimy end action.
Dobra, jest załatwiony. Bronz ingot dla nas. Defenduj się. Została Sara. Teraz zrobi Butterfly Stinga teraz. Za 5, nie? I zginął. I nic tu więcej nie zrobi. End action. Zobaczymy, co on teraz wymyśli. Kurczę. Dobra, to jest kontra dobra, ale ten idzie strzelać. Ja pierniczę, za trójkę go wziął, nie? O, niedobrze. Ona fajnie teraz upgrade'uje, ale... No dobra, co on zrobi? Za 6. Czwarta kolejka. Ile ma ten kolega? 4 punkty życia. No to w tym momencie... Ona zrobi Butterfly'a i po nim. Jest za 5 idzie. Dobra, poszedł. Jest level up. Jest świetnie. O, ale ładnie, jest speed jeszcze i się zwiększył, nie? No właśnie o to chodziło. Otwieraj. Broadsword, to może być coś fajnego, dobra. Teraz tak naprawdę... To tutaj jest niedobrze, bo... ten może ją załatwić, ten może ją załatwić, ten już nie. Natomiast tych dwóch, czy ona da radę? No nie bardzo, więc tutaj musi być jakiś koleś, który się tutaj przyjdzie ją obroni, nie? Czyli dawaj, defenduj. Jeśli chodzi o tego, no to musimy, bo inaczej on... Co to jest martyr? Aha, defend jeszcze ten, dobra, wal go. Załatwiony jesteś, dobra. I tutaj spadamy. Dobra, idzie Brook. Oj, mi szczęście, że misnął to. Nie wierzę. Co teraz się robi w takim razie? Ona zginęła? Strasznie to zlekceważyłem, słuchajcie, nie? Teraz już nie ma wyjścia tak naprawdę. Dobra. Ile to coś ma? 6 punktów. A ile on jest w stanie zadać? No 6. Dobra, lutnął go. Dawaj. O! I tu uciekamy. Ile ma? 4. To jeszcze może się zdefendować. Trochę niestety źle to zrobiłem, nie? Bym powiedział bardzo źle. 6 na 9. Dobra, tu zrobił mu 5. Kurczę, niedobrze. O, myśnął sobie. No, on ma jednak dobrą tą kontrę. Idą następne wieśniaki. Tego nie ruszaj. Dobra, wyeliminował go. Okej. Okay. A, o tu zostało to otwarte przecież, co ja robię? Dobra, mam pełną pulę życia. I teraz wal go. Załatwiony. I teraz jeszcze tutaj został niestety. Dobra, Hono tu. Bierz skrzynię. Pike, o, może być dobre. Marty, tak. Jest dobry, bo on wtedy broni, nie? O. Kurczę, nie mają to... A teraz za 3, nie? Te łuki. Ancillary Face. Mam jeszcze naszego łucznika, który... I co? Nawet nam nie dał rady? Ty jesteś naprawdę gościu, nie? Dawaj relik.
Dawaj go. Za 6 dostał. A, bo on nie ma w ogóle ten. Jakby. Bargo. Dobra, załatwiony. Dobra. A co z naszą dziewczyną? Bo ona w ogóle będzie do. Ten czy już jest po niej w tym momencie? O, idą szybko, szybcy są. Łucznik? Co ty robisz, gościu? Po co tam leziesz? A, bo ja chyba i tak muszę. Tego nie ma już, a zapomniałem, że muszę to ich załatwić i tak. Ty jesteś ty mądry, ty po prostu, nie? Teraz trzeba się bronić. Bez sensu to było. Zaraz mi go załatwią, nie? No, on ma dużo punktów życia, ale. Dobra. Nieźle to, ale jaka rzeźnia po prostu. Co to ma być w ogóle, nie? Dobra, koleś. Zaczynamy tutaj. Nie ma co. Nie widzę, że nie ma co ryzykować absolutnie. Takich rzeczy. Dobra, on będzie jakby co bronił tutaj. Ponieważ on tutaj przyjdzie. Jedziesz. Dostał mocno. Nie mam wyjścia, nie? To muszę zużyć. No zobaczymy, czy to teraz będzie działać. No i jeszcze niech się obroni. Uff, mysnął to. Musi być tu blisko, żeby go... Nie. Bal tego wiśniaka. Za 5. Podejdź. Wal tego. No i teraz zobaczymy, co on zrobił, bo jest blisko, musi odejść, nie? Kurczę, nie udało się. A przez to, że nie mam teraz... Dobra, trzeba podejść, bo widzicie, bo on wtedy nie ma tego, kurczę... Że kolega dała, nie? Dobra. Ale to było to tragiczne, bo straciliśmy dwie osoby. I ja nie wiem teraz, czy to w ogóle jest możliwe do odratowania, nie? Zobaczymy. Poszedłem troszeczkę za bardzo. Tutaj zrobiłem 11 tur maksa, ale tu tylko niestety straciłem, nie? I jest na B. No nie wiem, co będzie. Słuchajcie, nie wiem, co będzie teraz. Fajnie, że te starcia są takie dosyć dobre, w sensie takie szybkie. Przynajmniej na razie, bo potem będzie pewnie gorzej. Ale ci łucznicy są nieciekawi. Oj, znalazł jakąś ranną chyba dziewczynę. O, masakra była. Le masakre. Czy dziewczynę, czy chłopaka? Co to za draka? To jest tatuś. Tatuś ją chronił, ale nic z tego nie wyszło. Przykro mi. Mord. Mord, czyli ogry. Wszystkich zabijają. Dlatego, że oni tylko zabijają, no to nie ma tutaj logiki w tym dziecko. Przystąp do nas, do spopielonych jastrzębi.
Fajne mają czarne stroje, to jest taki ten las. Je, ale jest lepszy jeden niż zero. Nie uważacie? Mi się wydaje, że chyba oni nie giną na stałe, tylko po prostu jeżeli zginą wszyscy. Nations crumbled and fell beneath the overwhelming strength of the hordes. Culture, history, days of peace. Tak, czyli wszystko niszczą, palą, po prostu zamieniają w ruinę. The Ashenhawk Brigade rushed to the aid of a village that was under attack from the Mort. Their mission was to track down any survivors and escort them to safety. Having found but a single boy who escaped death, they returned to their base, the Hawk's Nest. A, czyli mamy naszą bazę, może będzie można wreszcie się upgrade'ować. Tu może będzie kowal i tak dalej, nie? Skoro zbieramy te rzeczy. Reporting in, Captain. O. Everyone in one piece? Nie. Of course. And Anissa? There was only one survivor, a young boy. We took him into our care. Just one. Yes, well, you were right to bring him here. To jest nasz dowódca, nie? Make sure to keep an eye on him, will you? The child has seen much death this day. A, trzeba go wychować na dobrego żołnierzyka. Captain, what drives the Mort to slaughter us with such single-minded fervor? They've Właśnie. Never spoken to us, let alone attempted to parley. They just cut us down like wheat before the scythe. Which is why we must fight. But... What are they? I couldn't even begin to guess, old friend. Nie wiadomo niby dlaczego. A fajną ma tą tutaj taką. I prefer my head to stay firmly on my shoulders, which is why I strap these daggers on each morning. Zbroj. A ten mi tam jednego aktora przypomina. Powiedzcie mi jakiego. To stay alive? Well. You always were too serious for your own good. I wish you'd stop teasing me like this, Captain. Okej, dajcie mi się rozejrzeć po bazie. I won't let the Mort slaughter the good people of the Nest. Nor I. All the more reason we have to ensure our negotiations go smoothly. Indeed. The memories of what happened 2 years ago. None of us will ever forget what happened on the day of the Trojan incident. No każdy ma tutaj, wiadomo, swoją historię z tych bohaterów, to też fajne i my będziemy ją w trakcie gry, słuchajcie sobie, poznawać, tak? Ten tutaj, wiadomo, z jakiejś poprzedniej walki, która się zakończyła kompletną klapą, być może zawinił i ma wyrzuty sumienia, nie? Piękna jest ta muzyka, w tle wam powiem, naprawdę piękna, tak? Dobrze dobrana. Tutaj ktoś się postarał. Okej, nasza baza. A tu ten filmik długi jest, słuchajcie. Japończycy tak mają, nie? To będziemy go sobie oglądać dalej. Być może to będzie... O, idzie mu zupkę zanieść. Ona też bardzo by chciała tego. Przyjmij czarną polewkę od popielonych jastrzębi. Kim jesteśmy? To jest nasza sekretna baza, gniazdo jastrzębi. Teraz dom dla większej ilości uchodźców niż dla żołnierzy. People who fled here after losing their homes to the Mort. You mean people like me? Pewnie. Przydasz się, chłopcze. The Mort. Ciekawe to jest, to Mort jest wymyślone z czego? To coś kojarzę z jakiejś jednej gry, kiedyś jakieś było The Mort. Oni to jak są, wyglądają jak orkowie, nie? O, idzie nasz przyjaciel.
Czas na nas. Zobaczcie, gra światełek jest ładna, nie? Tutaj jak na przykład widać tą świeczuszkę, czy jak teraz rozsunął ten namiot. Bardzo fajnie, nie? Mimo, że to jest produkcja na PS4 robione, nie na PS5. Ale w 4K, jak sobie odpalicie odcineczek, to zobaczycie, tylko pamiętajcie, że trzeba zwiększyć jakość na YouTubie, nie? Bo jak macie automatyczną, to nigdy nie będziecie widzieć 4K i będziecie sami myśleli, że nie ma tu szału, co on pisze za bzdury. Jest merchant, brawo. Sara, tak, on po prostu będzie z nami jeździł, nie? Można sprzedawać, kupować, reperować i upgrade'ować wreszcie, nie? Dobra. Zaraz to zrobimy. Na spokojnie. Słuchajcie, najpierw zaczniemy sobie archiwum, bo relik znaleźliśmy jeszcze tutaj. Child drawing, rysunek dziecka. Dobra, to już sobie zrobiliśmy. Mamy z broni, mamy broadsword, tak i tak. Szeroki miecz. Ręczny, no i pike, pika, nie? To ona jest bardzo fajna. Z itemków doszło jeszcze Sprinter's Folly. Jakiś taki ten, naszyjniczek, nie? Z People jeszcze dołączył do nas Rowan, to jest nasz tutaj przywódca. Jest Sosius, czyli ten, i jest Naki, tak? Dzidziuś. Ciekawe, czy to on może robić. A z mortów doszedł jeszcze Thornbow, nie? Tak, mają zbroje, mają łuki, nie? I bardzo niestety dobrze strzelają. I mają takie pokryte kolcami całe strzały, nie? Także to nie jest za dobrze. Dobra, to wiecie już teraz. No to czekajcie, najpierw sobie zrobimy chyba Battle Preparation, bo mieliśmy jakiś awansik, mi się wydaje. O, zobaczcie, ona może nawet Broadsworda, ale nie sądzę, żeby ona mogła wziąć tego Broadsworda. Myślę, że tu jest training, nie? Ale tu jest mało Call to Train, czyli Sara nie. Glenn. Akurat, jeszcze dostał awansik. Chyba dobrze zrobiłem, co? Że tutaj to zrobiłem. Odpycha, fajne to jest to Staggering Stance, nie? Dobra, tu już nic nie zrobimy. A ma nawet, patrz. To się udało go wziąć, dobra. Skills. 4 punkty są, tak? Czyli to na przykład Butterfly Sting i jeszcze robimy to. Bo to jest super sprawa, 100% damage zawsze robi. To jest dobre, nie? Teraz on na przykład ma to Staggering Stance, nie? To jest dobre, zobaczcie, nie? Aż 8 punktów akcji wprawdzie, ale dobry damage daje, nie? Bo mamy 4, to jak to weźmiemy, to jeszcze możemy sobie upgrade'ować tutaj, Vigilance, nie? I to bardzo dobry defense mu się robi w tym momencie, nie? I to jest bardzo fajnie. I 6 punktów aż on ma, czyli ma ten Martyr. Defend and Jansen, czyli taki przylegający do 2 razy może to zrobić, nie? Mogę 6 zrobić, na przykład mogę Hero Resolve. Increase damage by 1, to jest fantastyczna sprawa, nie? Pasywne. I on ma to Eagle Eye, nie? Że akurasy, ale bym wziął to, bo to jednak jest jeszcze lepszy damage, nie? Hero Resolve. Super, dobra, i nic więcej już tutaj nie zrobimy. Na razie, fajnie. Equip Trade, nie? No ona jest jednak do daggerów, nie? A nie do Broadswordu. I te całkiem jej się tu nieźle po prostu sprawdzają, nie? A jak nie ma, a on tylko ma Longsword? Czemu? On może mieć Pike. A tu jest tak. Ale ma 6, czyli aż będzie niezły atak miał. Troszeczkę słabszy accuracy, ale ja bym to jednak wziął. Nie tutaj, co ty robisz? O, chcę equipped, nie?
Super, zrobimy remove. On nie może. A czemu? No broadsword. White blade. A jak zrobię remove? Tu zrobię to też remove. A jemu? Teraz mogę broadsword, nie? Wow, panie Hawranek, zobaczcie, jaki atak 10. Wprawdzie słabsze accuracy, ale... Bo tu jest max range 1, accuracy 65, ale tylko niewiele i durability. To tu weźmiemy mu to zrobimy, a longsworda zrobimy remove, dobra. Jednak ruszamy, po prostu staramy się na atak. Czwarty, piąty, piąty level, słuchajcie. No i teraz zobaczymy jeszcze, czy możemy coś upgrade'ować. Material, nie? No nie wiem, upgrade weapon który? Czy można na przykład upgrade'ować to? Czy to zaraz zobaczymy. Jeszcze zrobimy na przykład reperować, czy ten 44. Dobra, zreperowaliśmy. A tutaj już nie trzeba zreperować, resztę sprzedamy. Akcesorie. Sprinter's Folly. No i co to robi? Boost speed by 2. No to ona nie, bo ona ma dobrze 5. On ma tylko 3 i on ma 3. To ja bym wziął jego, tutaj mu to dał, bo on jest absolutnie dobry w tym, żeby, ponieważ jak podchodzi, sam walczy, ma lepszy, nie? No a teraz 6, on ma 10 i on ma też 9. To jest także super, dobra. To żeśmy sobie zrobili. Upgrade statystyk jakiś? Nic takiego tutaj nie ma. I itemki, nie? Dobra. I materiały. Ale najpierw bym jeszcze poszedł do merchanta. Tak, możesz kupować. You can purchase weapons and items, czyli bronie i... Tak. I będzie więcej dodawanych, wiadomo. Niektóre są tylko w ilościach limitowanych. Możesz sprzedawać. Możesz upgrade'ować. Trzy aż materiały mogą być za jednym zamachem dodane. Czyli można wtedy bardzo dobrze upgrade zrobić i można reperować, nie? Przytrzymując wszystkie albo, które masz, albo selected. Dobra, bardzo prosta sprawa. Najpierw bym może sprzedał, tak? Bo nie chcę mieć tego. Proszę, nie chcę mieć tego i nie chcę mieć tego. Dobra, i mam teraz 352. Dobra, i to jest wszystko, co mogę kupić. Wszystko sprzedałem, to nic tu nie chcę kupić i nic tu więcej nie ma. Dobra. W porządku, bo to nie, bo muszę teraz upgrade'ować. Który weapon? No, to myślę, że bardzo dla niej by się przydało. No bo ta pika, ten miecz, no spróbujmy dla niej te dwa te, nie? Dobra, i to jest upgrade material. To żeby wzmocnić, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Drugi jest... Spears. For bows. To co, drugi? Jeszcze drugi, a trzeci? Jeszcze. I co myślicie? Sax plus 1? A tylko plus 1? Remove. To nawet nie mogę, bo trzeba to przecież dodać, nie? Czyli jakby nie ma wyjścia. O, teraz sax plus 1, 2. Wystarczą, no to bez sensu, bo jak trzeci daje, to się chyba nic nie zmienia, nie? A stracę tylko, nic się nie zmienia. Dobra, to zrobimy to. I upgrade'ujemy to. Jest sex plus 1, confirm, dobra, świetnie. Więc jest teraz zdecydowanie lepiej. Teraz taki broadsword. To nie, to się nie nadaje. To remove, ale pike na przykład, nie? Ta pika, nie? I by mógł nadać raz, ale już więcej nie mam, nie? A jak dam tego? To i tak plus jeden, dobra, to niech to będzie na razie, bo nic innego nie mam.
upgrade'ujemy sobie bajka plus jeden, dobra. I to jest wszystko, tu słuchajcie, wychodzimy. I teraz zobaczmy sobie, ona ma 7, nie, ataku. On ma 10 i on ma też 10, jest całkiem przyzwoicie moim zdaniem, nie? Całkiem przyzwoicie. Tu są te potyczki, teraz możemy tutaj, nie? Level 3, nie? I co można uzyskać, a nie uzyskaliśmy tego. No i na razie to nie ma sensu, żeby to robić, słuchajcie. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Zapisujemy sobie na tym samym save'ie. Bo się nie boimy. I dziękuję wam serdecznie. Nagram jeszcze jeden, ten już 35 minut, także bądźcie gotowi na walkę.